Pole jest naprawdę wymagające, jest pięknie położone, trudne są dołki rzeczywiście. To cieszy, że tak naprawdę tych pól, i w Polsce mamy naprawdę piękne pola, i przecież w Europie czy na świecie, to jest taka pasja, która może się powiedzieć, nigdy się nie kończy. Świetne, to pole jest naprawdę, te urozmaicone drzewa, no jedno z najlepszych w tej części Europy. Są greeny szybkie, specyficzne, ale też zadbane, także na każdym kroku widać, że to pole jest na świetnym poziomie. Pole jest na poziomie światowym, można powiedzieć. Pewnie nie wszyscy sobie zdają sprawę, że kilkadziesiąt minut drogi od swoich domów taki obieg istnieje. Nie trzeba grać w golfa, można tutaj przyjechać, spędzić fajnie niedzielę z dziećmi, pospacerować. Przy okazji może i spróbować golfa, może to tutaj się rozpocznie golfowa przygoda, ale okoliczności przyrody, które tutaj widzimy chociażby za moimi plecami, są wspaniałe i warto po prostu tutaj być. Pole bardzo wymagające, ale bardzo ładne, bardzo ciekawe. Gra się tutaj bardzo fajnie, rzeczywiście jest to pole wyzwanie, aczkolwiek też dość dużo wybacza, bo jednak te uderzenia nie do końca trafiające fairway trafiają w drzewa, które tutaj są drzewami już pokaźnych rozmiarów, więc można próbować z nich wychodzić jeszcze na fairway. Bardzo mi się tutaj podobało i będę tutaj na pewno wracał. Słyniemy z tego, że oczywiście jesteśmy nagradzani przez golfistów w Polsce jako najlepsze pole golfowe w Polsce. Wielokrotnie gdzieś ten tytuł za nami krąży, natomiast chyba najbardziej, z czego jesteśmy znani, to jest najbardziej wyzywające pole.